To kolejny już 20 dzień sytuacji nadzwyczajnej, w której bardzo blisko współpracujemy z wieloma podmiotami, organami ze strony państwa polskiego, z władzami samorządowymi. Także bardzo blisko współpracujemy z wolontariuszami. Wszystkim należą się ogromne słowa uznania i podziękowania za to zaangażowanie, które jest realizowane w związku z procesem przyjmowania uchodźców na teren Rzeczpospolitej Polskiej, uchodźców z terytorium Ukrainy objętego działaniami wojennymi. Ale obok tego procesu przyjmowania osób, które wymagają schronienia, bardzo ważną kwestią jest także zapewnienie działań logistycznych związanych z relokacją uchodźców, którzy przekraczają podkarpacki odcinek granicy polsko-ukraińskiej. Takie zadanie zostało wyznaczone województwu podkarpackiemu oraz województwu lubelskiemu w ramach strategii realizowanej przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej od pierwszych dni tego kryzysu. Oczywiście na podsumowania jest za wcześnie, ale chcę państwu powiedzieć, że ponad 940 tysięcy osób przekroczyło granice polsko-ukraińskie na terenie województwa podkarpackiego i znaczna ich część zdecydowała się skorzystać przede wszystkim z transportu, który organizujemy tutaj na Podkarpaciu poprzez nasze punkty recepcyjne, a niewątpliwie dworzec PKP w Przemyślu odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ jedyne przejście kolejowe na terenie naszego województwa z Ukrainą znajduje się właśnie tutaj. A więc w sposób naturalny najwięcej osób, które opuszczają terytorium Ukrainy, korzysta z połączeń kolejowych i także te połączenia kolejowe odgrywają bardzo ważną rolę do relokacji uchodźców w głąb terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale także w dystrybucji tychże osób poza teren naszego kraju. To, że ta relokacja jest możliwa przy tak dużym natężeniu, wynika z wielkiego zaangażowania wielu różnych podmiotów. Tutaj szczególne słowa podziękowania należą się między innymi Ministerstwu Infrastruktury oraz strukturom PKP, PKP Intercity, ale także Polregio oraz innym spółkom, które aktywnie wspierają działania wojewody podkarpackiego w zakresie zapewnienia transportu kolejowego. Od początku kryzysu zostało z tego dworca odprawionych 233 pociągi, którymi wyjechało w głąb państwa polskiego, także w celu kontynuowania swojej podróży, ponad 113 tysięcy uchodźców. Równie ważną rolę odgrywa także transport kołowy. Za jego logistyczną organizację odpowiada komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który zapewnił, że ponad 1060 autokarów wyruszyło z punktów recepcyjnych posadowionych przy przejściach granicznych na Podkarpaciu w głąb naszego kraju i w ten oto sposób blisko 60 tysięcy osób zostało dyslokowanych poza nasze województwo. To jest ogromne przedsięwzięcie, które pokazuje skalę zaangażowania różnych podmiotów i podkreślam, ta dyslokacja uchodźców jest możliwa dzięki temu ogromnemu wysiłkowi realizowanemu przez wszystkich, których wymieniłam, a ten proces ciągle trwa. Jeśli chodzi o największą grupę osób, która w jednej dobie skorzystała z transportu kołowego i kolejowego, to 27 tysięcy w ciągu jednego dnia w mijającym tygodniu. To wszystko mówię po to, aby podkreślić, że zarówno ze strony państwa polskiego i wielu podmiotów współpracujących, w tym między innymi władz samorządowych, jest pełna współpraca, głębokie zaangażowanie i ogromny wysiłek, by nasi goście, uchodźcy za wschodniej granicy państwa polskiego mogli zmierzać w tych kierunkach, które
los im wyznacza jako czasowe miejsca ich pobytu. I drodzy Państwo, takich miejsc, gdzie organizujemy te nadzwyczajne punkty przesiadkowe, stworzyliśmy dzięki współpracy z koleją kilka w naszym regionie. Obok dworca w Przemyślu, także miejscem, gdzie można poprzez relokację z punktu recepcyjnego na kolej przedostać się i kontynuować swoją podróż, spełnia taką rolę między innymi dworzec w Jarosławiu, dworzec w Radymnie, ale także miejsca w Uchercach. I to wszystko sprawia, że logistycznie realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa. Pragnę też podkreślić, że już w zasadzie od pierwszych dni konfliktu polsko-ukraińskiego jest decyzja rządu polskiego o tym, że uchodźcy mogą korzystać z kolei nieodpłatnie. To wszystko są elementy istotne, które sprawiają, że rzeczywiście nasze zadanie jako województwa, więc dyslokacja uchodźców może być realizowana, ale z drugiej strony też pragnę podkreślić ten wielki wysiłek, który przez zaangażowane podmioty jest realizowany i będzie kontynuowany tak długo, jak długo eksodus z Ukrainy będzie trwał. Bardzo dziękuję.